witam Was serdecznie. Dzisiaj z wielką radością, ponieważ jest to tak, jakbym za każdym razem była smutna. Najpierw ja, potem ty. Czekaj, kurwa, wygląda jak pani profesor w tych okularach. A sobie, co się stało? Ślepła. Tak, w końcu. A oczywiście jeszcze zanim przejdziemy do pytań, zaraz widzicie, jestem w okularach. Niestety moje oczy pomału zaczynają mi wysiadać i jestem zmuszona nosić okulary. Dobra, życie na obczyźnie. Może kasy nie będziesz widzieć. Nie, to raczej niemożliwe w moim przypadku. Ja już wiesz, czucie mam w palcach. Cześć wszystkim. Dzisiaj nagrywamy dla Was Dzień z nami. Jest godzina 9:21. Tutaj właśnie leży moja żona. Cześć kochanie. Halo. Nie dzwoni, nigdzie śpię. Poznam swędzi, zaraz ci pod obtukę. Ale powiedz coś do widzów. Witam się z wami, przepraszam, poszłam bardzo późno spać i bo jestem nietomna. Tak, poszliśmy spać o 2 nad ranem, bo oglądaliśmy Hobbita. Skończył się beznadziejnie i szkoda było tych moich 3 godzin. Kochanie, może jakieś śniadanko zjemy? Nie mam ochoty na śniadanko, mam ochotę na spanie. Muszę się wyspać, bo jak pojedziemy gdzieś autem, zabierzemy nasze widzki, czy widzów naszych. Ale obróć się. To ja... Hej. Ja bo się przestraszam, co ty chcesz, żeby już na zawał padły? Nie będzie tak źle, jest półmrok troszkę, bo jest roleta zasunięta, także nie zobaczą dokładnie twojej. Mówię raz w tości rano. Tak. No obróć się, ej. Słyszysz? Nie, przepraszam was, nie mogę. Nie, jakie ty masz zimne ręce, co ty umierasz? O Jezu, chodź te ręce zimne. Czekaj, tak. Cześć kochani. Cześć wam. Witamy was w kolejnym naszym wspólnym filmiku. Pod ostatnim filmikiem pisaliście, że chciałybyście, żebyśmy częściej wspólnie nagrywały. Nagrywały, jestem lepsze pciołki. Mam nadzieję, że widzicie, jaką mamy piękną pogodę. Wiatr przewiał chmurki, na razie niebo jest błękitne, słoneczko świeci. Temperaturę mamy koło 12 stopni? Nie, przepraszam, 9 stopni. I mamy zajebistą kamerę namocowaną na 2 gumkach recepturkach. Oczywiście. Ważny jest pomysł. Zgadnijcie, czyj to pomysł. Tak jest. Mój! Dobra. Cześć kochani! Cześć wam! Witamy was serdecznie w naszym kolejnym wspólnym filmiku. Prosiłyście, żebyśmy częściej z Dominikiem kręcili wspólnie filmiki, więc dzisiaj zaciągnęłam Dominika do nagrania tagu, który się nazywa Życie na obczyźnie. Obczyźnie? Obczyźnie? Cześć kochani, witam was serdecznie w setnym filmiku. Matko, już setny filmik nagrywam dla was. Dziękuję wam serdecznie, bo to częściowo też jest wasa... Operator występował. Cześć kochani. Cześć wam. Witamy was w kolejnym naszym wspólnym filmiku. Prosili... Byłeś... Za mało tyskiego. Wyuczyłam się tamtej... Dobra, czekaj. No nie śmiej się. Uśmiech. Cześć kochani, witam was na moim kanale. Zapraszam was teraz na tag Życie na obczyźnie. Moja żona jest zestresowana i teraz ja prowadzę ten program. Także odsuń się. Ale ci wpucuję za chwilę. Ale nie, teraz tak na poważnie, robiliśmy sobie żarty. Witamy was serdecznie i zapraszamy was dzisiaj na wspólny filmik. Prosiłyście, żebyśmy częściej wspólnie nagrywali, więc ja przygotowałam dla was tag, który już powinnam nagrać bardzo, bardzo dawno temu. Przyciągłam tu Dominika. Albo ja ciebie. Nie, ja ciebie ciągam, bo ty masz rumieńce, ja ich nie mam, więc ty byłeś bardziej oporny, żeby przyjść. Musiałam się siłować z tobą. Przyciągłam Dominika, tak się nazywa Życie na obczyźnie, składa się z 11 pytań.
Potem Dominik jest dłużej w Irlandii niż ja, a teraz mi tu boli, chyba mi się niaka ubiła. Do wesela się zagoi, dawaj. O nie, obdukcję zrobię, cię oskarżę i widzę na kupię szybciej niż mi się zdaje. Tylki brokatowe. Jest to komutka dla Weroniczki, ponieważ moja chrześnica kocha biżu tak samo jak i ciocia, tylko ciocia kocha bardziej... No zacięłam. Cześć kochani! Cześć Wam! Witamy Was serdecznie w naszym kolejnym wspólnym filmiku. Prosiłyście, żeby Dominik i ja... I co? I to nie tak miało być. Mały ci się scenariusze. Dziesiąta za 15. Cześć kochani. Cześć Wam. Witamy Was serdecznie w naszym kolejnym wspólnym filmiku. Prosiłyście, żebyśmy częściej razem nagrywali, więc dzisiaj przyciągłam tutaj Dominika na sofę i nagrywamy dla Was tak, który się nazywa Życie na obczyźnie i składa się z 11 pytań. Poza tym Dominik jest dłużej w Irlandii niż... Nie sądzę, że to żart, a nie przyciągłaś mnie. To tak jakbym dzik jakiś był. Dzik jest, dziki, dzik jest.